Witam pana ministra na terenie gminy Ełk. Panie ministrze, chcę panu zadać trzy pytania. Pierwsze pytanie. Pracuje pan w Ministerstwie Edukacji Narodowej od kilku lat. Jakie dziedziny działalności się pan zajmuje? No jest wiele obszarów, ale głównymi obszarami, które są moimi zadaniami w Ministerstwie Edukacji Narodowej, to na pewno kształcenie zawodowe i cały pakiet przygotowywanych zmian w kształceniu zawodowym. Idą one w tym kierunku, aby uelastycznić szkołę zawodową, żeby ona lepiej i szybciej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Drugi obszar, który jest bardzo ważny, szczególnie dla takich obszarów jak gminy wiejskie. Mówię tutaj o wychowaniu przedszkolnym, o upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci. To są uczniowie niepełnosprawni i uczniowie bardzo zdolni. Dzisiaj w systemie nie mają oni jakby właściwie zabezpieczonych warunków edukacyjnych, szczególnie właśnie w szkołach ogólnodostępnych, i to jest troska właśnie Ministra Edukacji Narodowej, żeby to zmienić. Jeżeli chodzi o przedszkola, to tu głównym kierunkiem działań jest zwiększenie upowszechniania wychowania przedszkolnego. Niestety jeszcze nadal nie jesteśmy w grupie krajów wiodących w tym obszarze. Panie ministrze, wspomniał pan o przedszkolach. Gmina Ełk w ubiegłym roku utworzyła ich aż 7. Jak ta sytuacja przedstawia się w skali kraju? Jak gmina Ełk wygląda w skali kraju w Polsce? Przez ostatnie 3 lata nastąpił ogromny postęp upowszechniania wychowania przedszkolnego w Polsce. Na początku 2008 roku zbadaliśmy, jak to wygląda, jak wyglądamy my w tym europejskim rankingu. Okazało się, że niestety Polska zajmuje ostatnie miejsce. Tak średnie upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce to 43%, natomiast na terenach wiejskich 21%, właśnie to rok 2007, dane z 2007 roku. A jak wyglądało województwo warmińsko-mazurskie? Mieliśmy niestety tylko 9% upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci wiejskich. Dzisiaj te dane są zupełnie inne. Średnio w Polsce 65% dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym, czyli postęp o ponad 20%. Na terenach wiejskich mamy ponad 45% dzieci, czyli również o ponad 20% następuje postęp. Panie wójcie, jak wygląda gmina Ełk w tym rankingu, że tak powiem? Wygląda bardzo dobrze. Nie wiem, czy pan zna te dane, ale my niedawno badaliśmy, a zresztą czytałem też i pański artykuł w ogólnopolskim dzienniku, i muszę powiedzieć, że wy jesteście w czołówce krajowej, w czołówce również i naszego województwa, bo ponad 70, blisko 80% upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w pańskiej gminie. I takie rezultaty, takie efekty chcielibyśmy też osiągnąć w całym kraju. Zakładamy, że do 2020 roku średnio w Polsce wychowaniem przedszkolnym będzie objętych 90% dzieci, a na terenach wiejskich 80%. Pan jest bliski już dzisiaj tego wyniku, który ma być dopiero w 2020 roku. To wszystko ma służyć właśnie temu, aby dzieci wiejskie miały równe szanse, i ku temu zmierzamy. I panie ministrze, ostatnie pytanie. Jak się pracuje w ministerstwie i co udało się panu osiągnąć? Ministerstwo Edukacji Narodowej to jest ta firma, która daje mi szansę naprawdę prawdziwej realizacji. Ostatnim miejscem, gdzie miałem tyle satysfakcji z pracy, to była szkoła podstawowa w Okartowie, gdzie byłem dyrektorem szkoły, gdzie mogłem prawie od podstaw tworzyć nowy wizerunek szkoły. I tu mam też takie szanse. Świetnie mi się współpracuje z panią minister Hall. Natomiast co to oznacza dla naszego regionu? Przez te już prawie 4 lata mojego funkcjonowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej udało się sprowadzić do naszego województwa ponad 100 milionów złotych. Jest to zasługa samorządowców, między innymi pańska, bo wy, samorządowcy, potraficie sięgać po pieniądze, które są w Warszawie. Pieniądze na oświatę, pieniądze na infrastrukturę, pieniądze na inne działania, bo pieniądze na oświatę nie są tylko w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Są i w Ministerstwie Rolnictwa, można po nie sięgnąć, są i w innych resortach. To, że pana wójta widać często w Warszawie, że pan rozmawia z ludźmi, rozmawia z ministrami, skutkuje tym, że na teren gminy Ełk wpływa trochę pieniędzy zewnętrznych. Natomiast ponad 100 milionów złotych na oświatę województwa warmińsko-mazurskiego. To widać praktycznie w każdej gminie. Do tego dołożę jeszcze rządowy projekt Radosna Szkoła. Jeżeli obniżamy wiek szkolny, to chcemy, żeby warunki edukacyjne dzieci w szkołach wiejskich były
lepsze, dlatego dostarczamy te sale i place zabaw, ale to również i wasza, dzięki wam to się dzieje, dzięki samorządowcom, bo wy musicie swoją pulę środków do tego dołożyć. Wspomnę też i o Orlikach, rządowym projekcie. Jest to unikatowy projekt w skali Europy. Państwa nowe, które wstąpiły do Unii Europejskiej, naprawdę z zazdrością spoglądają na to, co się w Polsce dzieje. Niedawno mieliśmy w Warszawie delegację niemieckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej i oni z zachwytem odbierają właśnie ten polski pomysł na Orliki. To jest, jak sami podkreślają, unikatowe rozwiązanie w skali Europy. Widzimy, co się dzieje w tym obszarze. Jak wyglądają szkoły, jak są wyposażone. Dzisiaj praktycznie nie ma szkoły, gdzie by nie było porządnej sali językowej. To są pieniądze, które w zamach rezerwy 06 popłynęły do samorządów. Tak jest. Panie ministrze, te zmiany są zauważalne. Edukacja w gminie i w Polsce się rozwija. Ja gratuluję państwu, panu wielu osiągnięć i życzę dalszych. Zapraszam do gminy. Dziękuję za współpracę, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.